Chłopiec trafił w stanie dobrym, z obrażeniami jamy brzusznej, z widoczną raną na powłokach jamy brzusznej i widoczną siecią, która znajduje się normalnie w jamie brzusznej. Rana jest zainfekowana, także będzie musiał być tu kilka dni na obserwacji, ale myślę, że się powinno wszystko dobrze skończyć. W sumie oni znaleźli to, jak twierdzą, na przystanku gdzieś we Włodzicach Małych. A gdzie oni to próbowali rozbierać? Na podwórku. Znaczy to rzucali odważnikiem. Tylko co? Spać ci się tego chce. Brzuch nie boli? Co? Troszeczkę, tak? Tutaj masz przecież blok, zajmij, że możesz sobie spać.